No i co, podoba ci się? Sara postanowiła wyjść za mąż za Krzyśka. Zgodziła się tylko dlatego, żeby zrobić na złość jego matce, której szczerze nienawidzi. Teraz dostała drogi pierścionek i bardzo się z tego cieszy. Ale właśnie niech nas zobaczą, bardzo dobrze. Dzień dobry. Dobry. Właśnie wyszliśmy z Krzyśkiem od jubilera. Chciała pani zobaczyć mój nowy pierścionek? Tomasz, chodźmy. Sara, daj spokój. Nie, nie dam spokoju. Twoja matka przez cały ten czas mnie obrażała, wymyślała jakieś niestworzone historie na mój temat. Nie mam zamiaru już siedzieć cicho. Piękny jest, prawda? Sara, myślę, że powinnaś przestać się awanturować publicznie. O nie, ja się nie awanturuję. Chciałam tego, żeby państwo wiedzieli, że jeśli chodzi o ślub, nic się nie zmieniło i bierzemy go najszybciej, jak się da. Do widzenia. Chodź, Krzysiek. Cześć. Cześć. Widziałeś? Śmieje nam się w twarz. Oskara wsadziła do więzienia, a naszego syna zaciągnie przed ołtarz tylko po to, żeby mi zrobić na złość. Ale jej nie pozwolę skrzywdzić Krzysia. O nie!